Proszę Państwa, jestem wzruszony, dlatego że jest to moja pierwsza taka uroczystość i mam zaszczyt witać w imieniu naszej młodzieży i swoich tak wspaniałych gości. Jestem zaszczycony po prostu, że praktycznie cała władza Świnoujścia jest w moich rękach dzisiaj. Bo zamknę drzwi, już Państwa nie wypuszczę. Ale tak szczerze mówiąc, naprawdę jestem bardzo zobowiązany, że władze Świnoujścia jak co roku doceniły, mam nadzieję, pracę chówca na terenie tego miasta, że młodzież ze Świnoujścia ma w nas jakieś tam wsparcie i pomoc. Także serdecznie wszystkich Państwa witam. Dziękuję za okazaną pomoc jak do tej pory. Liczę na wsparcie, na pomoc, a ze swojej strony gwarantujemy, że jako kadra będziemy się bardzo opiekować tą młodzieżą świnoujską i nie tylko świnoujską, bo i z terenu miasta i poza nim, że nasza współpraca z różnymi przedsiębiorstwami, z Urzędem Miasta przede wszystkim, ale również z Powiatowym Urzędem Pracy, z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, ze szkołą naszą, co sympatyzują Panią Dyrektor Zielińską, przy wsparciu Pani byłej prezydent dzisiaj przewodniczącej Agatowskiej. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo będziecie nas wspierać w dalszym ciągu. Liczymy na to serdecznie. Dziękujemy za dotychczasową współpracę. No i życzę wszystkiego Państwu jak najlepiej. Oby Państwa marzenia osobiste i zawodowe się spełniły. Wielu z nas jest takim czasem wyjątkowym, ale dla niektórych jest też czasem bardzo trudnym. Czasem samotności, czasem doświadczenia bardzo trudnego. Nie każdy, może z naszych bliskich, może z tych, których znamy, będzie miał tę możliwość. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj tutaj wspólnie, przy tym stole, z tymi, z którymi dzisiaj jesteśmy, mogli też pamiętać o tych, którzy nie mają tej możliwości. Którzy może nie mają tego... Ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy, aby się zapisać, każdy do swego miasta. Wyruszył też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, gdyż pochodził z domu i rodu Dawida, aby dać się zapisać wraz z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. A gdy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Urodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w kieruszki i położyła w żłobie, gdyż nie. Amen. Życzę wszystkim smacznie. Byliśmy na spotkaniu z mieszkańcami Świnoujścia, tymi najstarszymi, pedagogami, nauczycielami, którzy już zakończyli swoją pracę zawodową. Zrzeszeni są z sekcji emerytów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tymi, którzy uczyli pokolenie, które dzisiaj Was uczy. A to spotkanie tu i teraz to najmłodsi mieszkańcy Świnoujścia, którzy wychodzicie z pracy, uczą się i zdobywają zawód. Bardzo cenna inicjatywa. Inicjatywa, którą wspieramy ze wszech miar, jako że kształcenie jest rzeczą bardzo ważną, ale kształcenie w taki sposób, że absolwent ma wiedzę teoretyczną, ale również zdobywa zawód, jest ze wszech miar warte poparcia i realizacji.